To jest projekt, który skierowany jest do turystów, do melomanów, którzy przyjeżdżają w każdą niedzielę wakacji o godzinie 12, by wysłuchać recitalu Chopinowskiego, który przeplatany jest kurierem szafarskim. Chodziło o to, żeby nie tylko pokazać twórczość naszego wielkiego kompozytora, ale przybliżyć wydarzenia, które Fryderyk Chopin 190 lat temu przeżywał tu w szafarni. Czym się zafascynował, co oglądał, co przeżywał i w czym uczestniczył. Dnia 26 miesiąca i roku bieżącego w Sokołowie indyk wlazł ukradkiem do ogrodu. Fryderyk Chopin przebywał w szafarni dwukrotnie i każdy swój pobyt relacjonował w postaci listów i w postaci tak zwanego kuriera szafarskiego. I w tym właśnie kurierze zanotował również utwór, który powstał prawdopodobnie tutaj, czyli Mazurek Amol, op. 17, numer 4, który jest inspirowany melodiami ludowymi zasłyszanymi na ziemi kujawskiej, dobrzyńskiej i chełmińskiej. Jest to utwór, który gramy prawie zawsze na każdym koncercie z cyklu Na wakacje z Chopinem w szafarni. Słychać wieś, słychać rytmy, słychać po prostu tę ludowość, ale także jakiś swego rodzaju właśnie tutaj eklektyzm, ponieważ narodowość żydowska była tutaj, asymilowała się z naszym społeczeństwem i ten mazurek genialnie to obrazuje, jak zresztą wszystkie inne genialne utwory Chopina. Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk stawia sobie za cel wspieranie talentów, które, jak wiemy, potrzebują w swoim rozwoju spotkać osoby i natknąć się na miejsca, w których ten rozwój będzie szybszy, dynamiczniejszy. A więc chcemy z jednej strony, pokazując ośrodek chopinowski w szafarni, otwierając jego podwoje, wskazać na to miejsce, gdzie można narodzić się muzycznie na nowo i rozpoznać się w całym Ogrodzie Sztuk. To nie tylko muzyka. Chopin, wiemy, że ma wiele do powiedzenia również w innych sektorach sztuki, w dziedzinach, które dotyczą szeroko rozumianej kultury. I w związku z tym również i słowo, i obraz, i dźwięk. To wszystko składa się na ten ogród, w którym mamy taką nadzieję, nasze talenty będą się rozwijać. Dziś wystąpił pan profesor Maciej Pawich z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zaprezentował bardzo luźny repertuar, bo chodziło o to, że są wakacje. Na wakacje z Chopinem, czyli gramy mazurki, którym przecież tutaj zainspirował się muzyką ludową, dlatego te mazurki są tak dla nas bardzo ważne. Także nocturn, walcer, czyli nie bardzo ciężki repertuar, taki, żeby słuchacze mogli w wspaniały sposób przeżyć wakacje z Chopinem. Walce są moimi ulubionymi utworami, dlatego że oprócz wirtuozerii, oprócz jakiegoś popisu, zawierają w sobie niezwykłą lekkość, finezję, poezję. Jest tam dosłownie wszystko. I tutaj mógłbym przytoczyć słowa wielkiego muzykologa, wielkiego Polaka, można rzec nieżyjącego już niestety, Jerzego Waldorfa, który rzekł, że jeśli miałoby się tańczyć walce Chopina, to mogłyby to robić tylko i wyłącznie księżniczki. To nie tylko wspieranie talentów, ale też szeroko rozumiana promocja kultury narodowej, bo przecież ci wielcy ludzie, tacy jak Chopin, nie rodzili się w próżni. Oni wyrastają z tego korzenia naszych dziejów, tradycji, regionalnego folkloru i żeby zrozumieć Chopina w całej jego bogactwie, rozciągłości, warto przyjechać do szafarni i tu niejako rozsmakować się w tym, co jest duszą polskości.